mamy nadzieję, że razem będziemy mogli świętować Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. Także witamy serdecznie i jest nam przemiło kolejny raz gościć i mam nadzieję, że w miarę możliwości kolejny finał będzie rekordowy. Bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie w ogóle i za obecność tutaj w Udzieldzie Miasta. Szanowni Państwo, no po raz kolejny spotykamy się. Wszyscy wiemy w jakim celu i wiemy też, że mamy grać na rzecz choroby narządu wzroku, czyli zbieramy na okulistykę. Orkiestra podczas tych 30 finałów zebrała na różne cele i dla dzieci, dla noworodków i dla osób, dla seniorów i w ogóle do wszystkich dziedzin medycyny, która jest w potrzebie. Sukcesy, przykłady, które my możemy namacalne na co dzień to spotkać, jest niemalże w każdym szpitalu, czy to będzie duży szpital, czy mały szpital, czy duże miasto, czy powiat. A więc to wszystko dzięki hojności naszych mieszkańców i naszych obywateli. Ja tutaj chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta, dzięki którym jesteśmy tu w tym urzędzie i dzięki którym tu możemy po raz kolejny ten sztab zorganizować jego pracę. Dziękujemy serdecznie także Urzędowi Miasto i Panu Prezydentowi za wszelaką pomoc w realizacji pracy naszego sztabu. Sztab nie byłby w takim składzie i nie realizował te cele, które zamierzamy wszyscy, gdyby nie była tak zwana ta chęć współpracy i pasjonacji są ludzie, którzy w tym angażują. Ja chcę powiedzieć, że naprawdę z dumą patrzę na to, jak ta nasza młodzież i młodsza młodzież, i starsza młodzież, jak oni są zaangażowani, jak potrafią z niczego zrobić coś takiego, że później i Polska o tym też mówi i przykłady naszych sukcesów są powielane niedaleko stąd. A więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeszcze raz mam nadzieję, że warunki atmosferyczne pomogą i także warunki epidemiologiczne. Wiemy, że teraz jest epidemia. Wiemy, że ta fala, piąta fala nadchodzi i dużymi krokami. Statystyki statystykami, ale niestety fakt jest taki, że coraz jest więcej zakażonych i coraz więcej jest osób z objawami COVID-u. Ale cieszę się bardzo z jednego, że pomimo tej ogromnej fali i ogromnej ilości tych zakażeń, liczba osób hospitalizowanych albo liczba osób, którzy wymagają jakąś intensywną terapię, maleje. I tylko dlatego, że dzięki tym szczepieniom. A więc tu przy okazji chciałbym namówić też do szczepienia, bo naprawdę uwierzcie Państwo, że apel do wszystkich naszych mieszkańców, że szczepienie to jest jedyny aktualny ratunek, żebyśmy mogli się spotkać, żebyśmy mogli działać i zbierać na dobre cele. A więc serdecznie dziękuję jeszcze raz i zapraszam 30 do czynnego udziału w akcji naszej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest mi niezmiernie miło spotkać się tutaj z Wami i chylę czoło do wszystkich, a naszym dziennikarzom, mediom serdecznie dziękuję, bo bez Was jestem pewien, że dużo ludzi o naszym działaniu, o naszych inicjatywach nie usłyszało. A więc Wy jesteście tutaj tą iskrę, która daje to zabaw do dalszej pracy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i ja pozwólcie Państwu, żeby przekazać sprawy techniczne Agnesie,
kolega, może ktokolwiek ze sztabu będzie chciał powiedzieć o takich technicznych sprawach. Chcę tylko wam powiedzieć, że mamy 445 wolontariuszy zarejestrowanych. Oprócz osób, którzy będą pracowali tutaj w sztabie jako niewolontariusze. Czyli liczba jest imponująca i z roku na rok coraz więcej. I coraz tak więcej. I będziemy grać do końca świata, jak mówi klasyk, i o jeden dzień dłużej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. A ja jako sztab chciałbym dodać, żebyście Państwo siedzieli naszego fanpage'a na Facebooku. Postaramy się, żeby tam się dużo działo. Będziemy Państwa na bieżąco informować. Tam będziemy kierować wszystkie live'y, wszystkie aukcje, wszystkie wydarzenia, które będą 30 odbywały się w naszym mieście. Zapraszamy na Plac Wolności. Oczywiście. Tak, na światełko do nieba i na aukcje, tak jak kolega powiedział. Dokładnie. Zapraszamy też na nasze aukcje internetowe, które z dnia na dzień coraz bardziej się zmieniają. Te ceny rosną, są zadowalające. Także prosimy śledzić, udostępniać, podawać dalej, grać razem z nami i licytować. Tak jest. Tak, a między innymi można wylicytować spośród aukcji wystawionych przez nasz bialski WOŚP dzień z prezydentem Białej Podlaskiej, panem Michałem Litwiniukiem, a także mamy przygotowaną niespodziankę, o której powie pani rzecznik Gabriela Kuc-Stefan. Szanowni Państwo, ja chciałabym przekazać na ręce szefa sztabu obraz, który ma licytację Wielkiej Świątecznej Pomocy. Na ręce najpierw pana prezydenta, prosząc o przekazanie to sztabowi, przekazała pani Danuta Koszołko. To jest jeden z jej obrazów zaprezentowanych na wystawie, która otwierała spotkania literackie podlaskie tegoroczne. Ten obraz jest już na aukcji, jest w internecie, natomiast w tej chwili przekazuję go w imieniu pana prezydenta fizycznie, a jest to dla nas podwójna radość, ponieważ przeniesienie przez panią Danutę tego obrazu do urzędu świadczy też o tym, że urząd się już mocno kojarzy z Wielką Orkiestrą i to tutaj został skierowane i mamy nadzieję, że osiągnie wysokie ceny, tak jak zasługuje ze względu na kunszt artystyczny, ale także wzmacniając to szczytne dzieło. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Na pewno. Myślę, że ta licytacja będzie coraz gorąca, a więc zapraszamy do tych naszych stron. Program może ulec zmianie, więc za bardzo dużo powiedzieć nie możemy, więc bardzo byśmy prosili o zaglądanie właśnie na naszego Facebooka. Tam już jest... Jest na tyle elastyczne, że jeszcze do dzisiaj do końca nie znamy pełnego programu. Dokładnie, dokładnie. Z pewnych rzeczy. Na pewno odbędzie się turniej piłkarski chłopców rocznika 2013, gdzie nasz sztab będzie reprezentował właśnie grupy Żaka Starszego. Przyjadą do nas drużyny, będzie świetna zabawa, będą rodzice, będzie jakiś tam drobny poczęstunek. Zapraszamy z puszkami, będzie tam także puszka. Turniej będzie się na hali PSW. Myślę, że od godziny 9 do godziny 15, ale mówię, o wszystkich informacjach chcielibyśmy się dzielić z Państwem za pośrednictwem naszego fanpage'a. A co z takich ciekawych gadżetów będziecie licytować? Mamy jakieś bardzo interesujące. Mamy jedno z nielicznych takich i fajnych gadżetów wośpowych. Jest złote serduszko z 7 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No jest to rzadkość, już teraz nie ma szans, żeby to dostać, więc jak najbardziej zachęcam do zaglądania na nasze aukcje, podbijania ceny i wygrania, tak? No wszystko trafia, zasila sztab Biała Podlaska, więc jak najbardziej. Z takich ciekawych rzeczy jestem właśnie teraz na naszej stronie, na Allegro. Właśnie jest złote serduszko za kwotę obecnie 1125 zł. Jest też dzień właśnie z prezydentem miasta Biała Podlaska, kwota 710 zł. Mamy też kolację No Limit od Numazu Sushi, za co bardzo dziękujemy. Nie możemy zapomnieć o naszym hicie licytacji, jakim jest spacer z psem Zorką. Tak, no, mamy też właśnie spacer. Wszystko. Tak, mamy też spacer z psem Zorką. Mamy piłki z autografami Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Mamy też kombinezony narciarskie, mini, z podpisami wszystkich naszych skoczków. Mamy też co? Koszulkę, tak? Roberta Lewandowskiego z oryginalnym podpisem. Także jest tych aukcji naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mamy obrazy, mamy książkę Kuby Porady z autografem.
karnety do szkoły tańca Kontra też są, więc każdy tutaj znajdzie na stronie coś ciekawego dla siebie, fajnego. Zachęcamy właśnie do zaglądania i licytowania. I z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie także podziękować doręczyńcom, którzy przekazali różne gadżety, właśnie czy chociażby vouchery. No bez was nas by nie było. I sponsorom, tak? Gdzie naprawdę jak zadzwonimy i poprosimy o jakiekolwiek wsparcie, to możemy na to wsparcie liczyć i je mamy, tak? Bo dzięki właśnie sponsorom ten 30 finał naprawdę może być bardzo fajnym finałem. Ja też uważam, że to jest też bardzo istotne, żeby podkreślić, że robimy to własnymi siłami, lokalnymi. No wiadomo, sytuacja epidemiologiczna wymusza na nas pewnych zachowań i być też przygotowane na ewentualne, no nie daj Boże, lockdownu czy ograniczeń, jeśli chodzi o ilości osób obecnych w danym miejscu i w danej godzinie. A więc będzie scena, na tej scenie będą nasi artyści lokalni. Tak, cała tak. Impreza z Urzędu Miasta, przepraszam, że się wtrącam, cała impreza z Urzędu Miasta przeniesie się o 16.30 na Plac Wolności, tak? Będzie później tak. Pożerniczy OSP, czyli pokazy, prezentacja sprzętu i pierwsza pomoc. O 18.00 planowany jest koncert zespołu Luz Band, występy wokalne bialskich artystów. Będzie też jubileuszowa licytacja gadżetów WOŚP oraz planujemy zrobić zimową dyskotekę z DJ-em Pawłem. Więc 20 godzina światełko do nieba, no i pozostałe jakieś takie inne atrakcje będą. Wszystko wiadomo może ulec zmianie, tak jest. Tyle co możemy powiedzieć. A światełko do nieba to będzie w postaci bokaz dla Sorowy, ze względu na chcemy też zabezpieczyć naszym, nie ma tu tajemnic, nie ma, w działalności społecznej nie ma tajemnic, a więc tak chcieliśmy zrobić w tym roku i zachęcamy wszystkich przez media oczywiście, żeby zachęcać razem z nami mieszkańcy Białej i okolice, żeby brali udział w tym dniu. Dlatego, że to jest 30 finał, to jest raz chyba w życiu, tak jak 18 w życiu każdego człowieka, a więc ta 30 niech będzie jakimś elementem takiego dopingującym do jeszcze lepszej pracy społecznej i dla dobra naszych mieszkańców. A więc jesteśmy do dyspozycji i zapraszamy w niedzielę. Od jutra. Zapraszamy, będziemy wydawać już identyfikatory. Kiedy wolontariusz? A proszę powiedzieć, jaki jest najstarszy wolontariusz i jaki jest najmłodszy? Panie redaktorze, no, to znaczy tak, nie wiem dokładnie, kto jest najstarszy ode mnie, ale chyba na chwilę obecnie tutaj, w tym gronie i według tych no, identyfikatorów, jakie posiadam, to ja jestem najstarszy. Najmłodszym jest Stasio, syn tutaj naszego kolegi ze sztabu. Pan był na razie gdzieś trzeba dodać właściciel wieku, wzorki. 2 lat został wolontariuszem. A więc można to powiedzieć, że cieszę się bardzo, że jestem najstarszy i będę konkurował, żebym był dalej jeszcze najstarszy. A proszę powiedzieć, co poza, powiedzmy sobie, no, szczytną ideą tej akcji, co miasto może zyskać, bo za pana czasów no, bardzo dużo tego sprzętu trafiło do Bielskiego Szpitala. Czy teraz jest też szansa, żeby na oddział, no niekoniecznie, no nie, raczej Bielskiego Szpitala, żeby trafił sprzęt? To na pewno ten sprzęt trafia zawsze tam, gdzie jest potrzebny i tam, gdzie jest faktycznie, są ludzie, którzy będą nim obsługiwali. A więc w tym roku finał jest dedykowany chorobom narządu wzroku i okulistyce. Z tego co ja wiem, Szpital Bialski dostał 2 urządzenia wcześniej do badania wzroku u wcześniaków. Oczywiście celem zapobiegania retinopatii wcześniaczej. Jeżeli szpital na pewno co roku orkiestra wysyła ankiety,
I każdy szpital, mały, duży, tu czy tam, wypełnia tą ankietę i w zależności od zapotrzebowania te ankiety są rozpatrywane i ten sprzęt spływa tam, gdzie jest potrzebny. I przykładowo w tamtym roku był finał dla choroby otolaryngologicznej. I nasz szpital dostał tak zwany fibroskop tak z torem wizyjnym i jeden z najlepszych sprzętów, jakie są aktualne w dziedzinie laryngologii. Czyli tam, gdzie jest potrzeba, tam, gdzie jest napisana prośba o sprzęt, to najprawdopodobniej dostaje każdy szpital. A kto tą prośbę pisze? Sztab nie. Sztab, nasza rola jest zbierać środków, zachęcać do dania tych datków na rzecz właśnie przyszłego sprzętu. Każdy szpital, ordynator oddziału, czy tam komórka, która odpowiedzialna za daną dziedzinę, to ta ankieta, ona idzie. Ankieta jest wysyłana do wszystkich szpitali. Bez względu, kto rządzi, jaka to jest, bo zdrowia nie ma barw politycznych i dlatego sprzęt trafia tam. W tym roku w Bielskim Szpitalu też jest, nie wiem, zbierane są opuszki, jest jakaś akcja? Tak, oczywiście, że tak. W szpitalu też są, będą też są zorganizowane pewne akcje. Tutaj szkoda, że naszej koleżanki nie ma, doktor Łukasie, która jest, ona tam aktualnie w tym szpitalu koordynuje te działania, ale na pewno są pewne akcje, które będą w szpitalu robione i czekamy też, być może, że szpital też wstawi coś na licytację, a więc zapraszamy i dyrekcję szpitala, i pracowników, i pacjentów, i ich rodzin, i wszystkich do wspólnego działania. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli to wszystko, my przypominamy, że Puszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od kilku już tygodni znajduje się również na sali obsługi Urzędu Miasta, zapełnia się. Zapraszamy do hojnych datków i wierzymy, że w Białej Podlaskiej po raz kolejny padnie rekord. Bardzo dziękujemy sztabowi, wolontariuszom, którzy napełniają Urząd Miasta niesamowitą energią. Niech ta orkiestra gra do końca świata, nawet dwa dni dłużej. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność. Dziękuję. Bardzo dziękuję.